you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. Siemane Maneczko, z tej strony Fresu, ze mną jest Emanuel Neuer. On jest znany z filmików z Rocket League'a. Wystąpił w moich filmikach, jest bardzo sławny, popularny na moim kanale. Dzisiaj zagramy Turbo Kozaka. Zobaczymy, czy on jest kozakiem. No i tyle. Pierwsza konkurencja to rzuty karne. Wszyscy wiedzą, co to są rzuty karne, więc zaczynamy. Paweł, broń. Słuchajcie, jak będzie 5000 lajków, to strzelę w lewy górny róg. O Jezus! Ja bym to uznał za 5000 lajków. Ale popisku. Słuchajcie, nie wiem co powiedzieć, więc po prostu strzelam gole temu frajerowi. Tak. To było całkowicie szczęśliwe. Widać, że nie patrzą, gdzie się rzuca. Każdy karny jest za 5 punktów, więc wiadomo, kto będzie wygrywał. Oczywiście, że ja. Gramy 1-1, jeżeli strzelę z białej kropki, to mam 10 punktów. Jak będzie dalej, to 5 punktów. Chyba dobrze powiedziałem. Dobra, zaczynamy. A więc trzecia próba, jedziemy z Lamusem. Wszystko za 5 punktów. Dobra, tego typa trzeba upokorzyć. Bo to prawda nie jest taki dobry, jak pokazuje, bo jest trochę słaby. Dobra, to bez gadania, co ty będę się wypowiadam na jego temat, ile ci ten wyciągnę z tego. Nawet quality content. No to jest karny w ciemno, zakrywam oczy i strzelam. Każdy ma po jednym strzale, jest za 10 punktów i tyle. Myślę, mogę oszukiwać wolę ślepy, więc i łatwo 10 punktów dla mnie. Tyle mogę powiedzieć.
Nie gadaj, kamerzysta! Zamknij! Zaczęło świecić słońce, więc strzelamy w poprzeczki 5-10-15 punktów, tak jak w karnej wlecimy. A w karnej wolny. No i co to jest za poprzeczka? Nie próba. Najwięcej punktów, wiadomo, dajmy tylko tak, takie nadzieje. Patrzcie. A, no milimetry no. Ja sobie próbowałem od tamtego roku. Cio, cio. Tamkę tego tam już mogę zrobić, ale nie będę się przeszczalał i wyszał. Ale dykcja lepsza. Audykcja? Dykcja. Dykcja. Dyscyplenisz się. Na ty pan nie chleb. Ty się słaby. Ci po prostu daję porę. Siema. Ciekawe ile razy w tym odcinku będzie siema. Zostrzegłeś mnie. Okay. Poprzednich poszeczek nie strzelałem, bo to mało warte. To jest 15, więc ją trzeba strzelić. Frajer. Ja bym mógł teraz trzeba wkręcać do bramki oczywiście, bo ktoś powiedział, że 10 punktów. To był nawet nie będzie easy. Patrzcie. Zamknij ryj! Pamiętajcie, jeżeli pies szczeka, to znaczy, że jest niedogotowany. Teraz gramy konkurencję, kto trafi bliżej tej linii 16, tak to się mówi, ale to pewnie 10 metrów na odniku. No i zaczynamy, kto wygra ma tu. Teraz Paweł. Widać, że... Ćwiczone. Naparte oczywiście. I kuta kopnął. Operator, to... możesz tam podejść, pokazać. Trzeba było wbić. Oj. Oj. Chyba twoja. Chyba moja. Ale... ale... no. Tutaj wyrazy widać, że... no piłka wyrazy są lepsza. To nie są... polecam. Tam właśnie nie polecam. Wygrał. No o jakieś parę centymetrów. No i no patrz, no jak mówię. No. Chyba jak 50 do 40. Teraz jest najbardziej. Nie będę tutaj ukrywał, pojebana akcja. Będę się kręcił wokół tej piłki 10 razy i będę musiał mu trafić karnego. Na popijaku. Więc zaczynamy. Ajdź go dwie. Dalej jest lecimy. Przenieśliśmy się na boisko do koszykówki. Będziemy strzelać z tej linii i z tamtej. 5, 10, 15 punktów. No rzucać będziemy oczywiście Paweł. No Paweł ogólnie jest dobry z języka polskiego, a ja jestem dobry z koszykówki, dlatego patrzcie jak się rzuca. Zaprowałem. Możemy przejść do następnego. O Jezus. Kamerzysta. Śmieję się, że był budżet nie starczy na piłkę do kosza. O Jezus, nawet nie dorzuciłem. No widać, że... Odkłamuję was, tak naprawdę, nie robię konkursu. Technika zawiodła, no co ja mam mówić? No technika zawiodła. Ja jeszcze polecam boisko osiedle Lecha Poznań. Pokaż reklamę, sorry. Tak, to jest zarąbiste boisko. Tam macie godzinę, patrzcie jakie poświęcenie. Nagrywamy to o 15.49. Macie to w Warszawie? 10 stopni. A ja w krótkim rękawku.
Wy sobie to wyobrażacie? Już chyba mówiłeś, że się poświęca dla nagrywania. Dobra, nagrywaj go, jak nie trafia nic. Ale zbiałeś. Dobra. Mam się cofnąć? Dobra. If you want. 5. Ale... Nie 10. Jak teraz to trafisz, to chyba wygrasz. Więc... Jaki stres. Tak się ostatnio stresowałem, kiedy... Ja się stresuję przed prezentacją. Teraz podbijanie, każde podbicie jest za pół punkta, mamy dwie próby. No i lecimy, to tyle. Tu będzie pewnie przyspieszone, jak będzie mi się chciało. 2, 1, 2, 2. Czego się nie robi dla widzów? 2, 7. Lecimy kolejną próbę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Czyli 41 razy. Teraz Paweł. Ja. No on, Manuel Neuer. Najlepszy na to. Dalej. A ja. Nie wiem. Ale coś dla publiczności. A to zaraz, ty dopiero po 21 zrobiłeś. No nie wiem ile mam. 21. Teraz to swój sens. Przewidziałeś jaki opętany jest. Przewidział 21. Jak to ty upuścisz, to wyjdzie ci, że nie wiem. Daniel Magika. Jedno podbicie to 10 lajków dla Fresha. Patrzcie, jaki skill. O Jezus, ile podbiłeś, pochwal się. Pochwal się, moi widzowie czekają na odpowiedź. Teraz za Harrison przegrał, musi dostać jednego strzała. Tak o poprzeczkę jeszcze na dodatek. Czego chcecie więcej? No. To by było na koniec odcinka. Widzicie, chcecie więcej odcinków z tym frajerem, to piszcie do niego, bo on nie chce ze mną nagrywać. No. On nie ma... Ogólnie skontaktować ze mną się można nigdzie, więc piszcie. Ja podam jego kanał YouTube. YouTube? Chyba tak się mówi. YouTube. Pro Paweł 7, YouTube. Tak zwany jako Manuel Neuer. I za karę, że wcześniej nie dostał z piłki, teraz dostanie. Jelo.